Dzień dobry Państwu. Druga część Rozmowy przy oknie. Naszym gościem jest Edward Spyrka, juror opolskich festiwali, a okazją do spotkania jest jubileusz Wielkiego Śpiewania w Opolu. Przypomnę, że w najbliższy piątek, 9 czerwca, w Opolskim Amfiteatrze po raz 60. zabrzmi sygnał Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Witam Cię, Edwardzie, ponownie. Dzień dobry. Każdy festiwal kończył się mnóstwem różnych opowieści, anegdot, no bo artyści po koncertach mieli swoje zwyczaje, bawili się. Jeden z dziennikarzy po bardzo wesołej kolacji w Pająku, bo Pająk wtedy był taką restauracją, gdzie gromadzili się artyści, wyszedł po tej kolacji wesołej i napotkał na pierwsze drzwi, otworzył w las. Okazuje się, że wszedł do samochodu chłodni. Kiedy obudził się rano, powiedział: Opole jest nie do zdarcia. W Twojej pamięci, bo przecież związany jesteś z festiwalem od początku, do jakich opowieści najczęściej wracasz? Co utkwiło w Twojej pamięci? Zanim odpowiem, to znowu skorzystam z okazji, bo się o tym nie mówi, że po raz 58 zabrzmi sygnał Bogusława Klimczuka, bo to nie wszyscy o tym, a może... Nie podkreśla się, tak, że to jest jego kompozycja. Nie, na ogół się o tym nie mówi, a przez pierwsze dwa festiwale, jak wszystko było, przez pierwsze dwa festiwale był to sygnał Andrzeja Salomona, również z programu trzeciego, bo jak powiedziałem już, program trzeci niemal w całości pracował przy festiwalu. Ale wracając do Twojego pytania, oczywiście, no więc pierwszy taki moment to był, jak już wspomniałem, spotkanie z panem Kisielewskim Waldorfem, bo jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej mówiliśmy, uczyłem się o nim, o nich w czasie zajęć z teorii muzyki na przykład, a tutaj raptem niespodziewanie staje w twarz z dwoma znakomitymi panami, Kisielewskim i Waldorfem. No więc muszę powiedzieć, że często nie byłem za bardzo w stanie wygłosić swoją ocenę, bo tak byłem zasłuchany w ich rozmowy. Kto tych miał okazję zetknąć się w radiu, w telewizji z panem Waldorfem, z Kisielewskim, może wyobrazić sobie, jakie dyskusje się toczyły między panami. No więc to było pierwsze takie mocne uderzenie. Potem może wspomnę już może nie bezpośrednio mnie dotyczącej zabawnej sytuacji, mianowicie piwnica pod Baranami, jadąc na koncerty w czasie drugiego festiwalu, przesiadała się w Kędzierzynie Koźlu, a oni wozili ze sobą złom, który wybrany przez Zygmunta Koniecznego pełnił rolę dzwonów w czasie karuzeli z Madonnami. Pociągiem jechali, tak? No tak, wtedy się, no, przecież to studenci, więc tym bardziej. Przesiadali się w Kędzierzynie i zapomnieli o tych dzwonach i dzwony pojechały dalej. I tu bardzo popisali się kolejarze, bo dzwony zdążyły wrócić do Opola na koncert. Kolejna taka przygoda, trochę niesympatyczna, niemiła, mogła się skończyć niedobrze. To w czasie, tylko nie pamiętam, który to był festiwal, kiedy Janusz Józefowicz przyjechał ze swoją ekipą z Koszęcina, tam była taka towarzysząca Śląskowi uczelnia, uczono śpiew, tańca i tak dalej. Nawet na jego dyplomie jest mój podpis, bo byłem wtedy w komisji tej maturalnej. Przyjechał ze swoją ekipą i wtedy podłoga na estradzie była wyłożona szkłem pancernym. Ale pewnie było go niewystarczająca ilość, bo mój pulpit dyrygenta był wyłożony tylko w połowie tam, gdzie stałem. A tam jedna chyba taka warstwa, o czym ja nie widziałem oczywiście, a jak się okazało, była ze zwykłego szkła. Tuż przed koncertem, przed rozpoczęciem, nam już ktoś zapowiadał, złapałem się za pulpit i zrobiłem krok w przód, żeby coś powiedzieć tam do perkusisty. W tym momencie to szkło się rozprysło i wpadła. Uratował mnie pulpit oczywiście, bo wszyscy wiedzą, czym mogło się skończyć takie wpadnięcie, takie szpile. Po kilku latach Centrum Życia Towarzyskiego przeniosło się do hotelu Opole. I taka zdarzyła się historia, że będąc w dużym towarzystwie, już zdecydowałem pójść do domu, odpocząć trochę, więc powiedziałem do żony, która była ze mną: ja spokojnie, powolutku wyjdę, a ty za chwilę za mną. No i następnego dnia kolega mi opowiada,
wiesz, szedłem obok i widziałem, że śpisz na kierownicy. Pewnie byłeś zmęczony. Chciałem cię obudzić, ale milicjant nie pozwolił. Powiedział, niech pan Spyrka sobie pośpi, bo jest zmęczony. No i oczywiście żona mnie obudziła i pojechaliśmy sobie. Także takie zdarzenia. Jaka przyjazna była milicja wtedy, tak? No w takich sytuacjach pewnie tak. Słuchaj, wspomniałeś o piwnicy pod Baranami. Czy to prawda, że Ewa Demarczyk bardzo się bała publiczności, zwłaszcza przy pierwszym wejściu na scenę, że podobno ją siłą trzeba było do tego mikrofonu zaprowadzić? Tak wspominali i Marek Gaszyński, Witek Pograniczny, którzy byli inspicjentami wtedy. Aha. Rzeczywiście, bo ona była przyzwyczajona do bardzo kameralnej widowni. Przecież w piwnicy tam, nie wiem, kilkadziesiąt osób się chyba mieściło tylko, a tu raptem kilka tysięcy, więc też ogromny stres. I no, biedna była przestraszona, ale się udało. Czy festiwal Opolski, polskiej piosenki, sprawił, że wzrosło zainteresowanie polską piosenką, zwłaszcza wśród autorów tekstów, kompozytorów? Bo gdzieś wyczytałem, już nie będę cytował teraz, bo zapewne mnie sprostujesz, bo internet nie zawsze wszystko dokładnie prezentuje, że właśnie, że no, zaczął się ruch w interesie. Miałeś dużo roboty? Tak, ale to pomijając moją pracę nad tym, to rzeczywiście tak było, dlatego że po pierwsze pojawili się nowi wykonawcy. Cały ten ruch big beatowy, tak wtedy tak zwany, piosenka młodzieżowa. Festiwal pierwszy odbył się po pierwszym festiwalu młodych talentów w Szczecinie, gdzie pojawiły się czerwone gitary, niebiesko-czarni, czerwone gitary, dobrze mówię, i wielu innych, Majdanie, Stanek, całe to towarzystwo, które właśnie Jerzy Grygolunas wziął i przyprowadził, przywiózł i pokazał w Opolu. I wtedy ten ruch cały wniósł zupełnie nową jakość, nowe piosenki, nowe rytmy. Coś, co w świecie od jakiegoś czasu już było aktualne, przecież rock and roll. Także było to ogromne odświeżenie, o czym zresztą na początku mówiłem, odświeżenie polskiej piosenki jako takiej. No a potem konkurs premier był tą imprezą, która zawsze pokazywała nowe piosenki. No więc automatycznie przedtem bywały komisje, które oceniały, jeżeli było na przykład, zdarzało się chyba 150 piosenek zgłoszonych, a trzeba było wybrać około 30, prawda? No więc to znaczy, że zainteresowanie tym ściganiem się w piosence było duże, chociaż niektórzy twierdzili, że w tym udziału brać nie będą, no bo to jest bardzo rzecz wątpliwa oczywiście, czy można, czy i należy się ścigać piosenkami. A czego ci brakuje w dzisiejszych wydaniach opolskich festiwali? Jak na to patrzysz? Brakuje mi piosenki. Do śpiewania, zwłaszcza po festiwalu. Nie, no to pomijając, że do śpiewania, ale w ogóle piosenki, bo to już nie jest festiwal piosenki, to jest festiwal multimedialny, telewizyjny zresztą. Zawsze pod telewizję się festiwal robiło. No więc o to właśnie chodzi, że tutaj piosenka nie jest najważniejszym elementem, może nawet już nie powinna się impreza nazywać festiwalem piosenki, nie mówiąc o jakości tych piosenek. Bo widownia w amfiteatrze po pierwsze jest ogłuszana, w amfiteatrze ogłuszana, bo nieszczęsna obecnie moda na zagłuszanie ludzi. Nie wiem, dlaczego sanepid się tym nie zajmuje, bo są określone normy przecież. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, jak hałas źle działa na człowieka. Jeszcze poczuł jakiś czas. No, a jeżeli chodzi o telewizję, to tak, festiwal przestał być festiwalem piosenki kilka lat potem, jak telewizja go przejęła. No, bo stał się imprezą telewizyjną, no przywożoną, dobra, przywożoną i wykonywaną w Opolu. Rozumiem, ale czy wyobrażasz sobie festiwal polskiej piosenki w Opolu bez telewizji? Ja nie mówię o konkretnie o jakiej telewizji. Nie, nie wyobrażam sobie bez telewizji, tylko chciałbym, żeby to był festiwal piosenki, bo czy piosenka tego potrzebuje, czy nie, to ktoś musi fikać z tyłu. Coś musi błyskać z tyłu, coś musi mrugać. To jest okropne. No, nawet wyczucia się ludzie, realizatorzy, nie mają, kiedy należy uspokoić to wszystko. To jest okropne. No, to już dlatego mówię, że to nie jest festiwal piosenki. Każda piosenka wymaga innego tła, mówiąc ogólnie. No i zawsze po festiwalu jest narzekanie, że właściwie to w ostatnich latach właściwie to nie ma czego nucić. No niestety tak się złożyło, że jeden z najważniejszych elementów w piosence, czyli melodia, bo są jeszcze ważne harmonia, rytm i tak dalej,
jeden, może nawet dla wielu najważniejszy, bo przecież tekst nie zawsze człowiek od razu kojarzy, natomiast melodię tak. Poszedł, no nie, stał się nie najważniejszym, może tak w skrócie, bo w tej chwili dominuje rytm właściwie, otoczka cała aranżacyjna, a melodia już rzadko się zdarza. Jesteś chodzącą encyklopedią opolskich festiwali. Czy w związku z jubileuszem organizatorzy pomyśleli o tych, którzy tworzyli przed laty festiwal? Czy o tych, to nie. O mnie nie. O tych, przepraszam. Czy o tych, to nie wiem. O mnie nie. Bo może o kim innym pomyśleli. O mnie nie. Chociaż muszę przyznać, że pismo wydawane chyba przez Urząd Miejski, mianowicie Czas na Opole, bardzo obszerny wywiad ze mną przeprowadził. Także pomyśleli. Lokalnie tak. Pomyśleli. Edwardzie, to jeszcze na koniec jedna sprawa. Jak wiesz, trwa przebudowa placu przed dworcem głównym w Opolu. No i władze Opola chcą nazwać ten plac dworcowy. Pojawiają się tam gwiazdy polskiej piosenki. Niestety nie ma wśród nich żadnej gwiazdy opolskiej, a przecież w 60-leciu takie gwiazdy się pojawiały rodem z Opola. Tak, ja nie znam tej listy, ale uważam, że wszystkie te gwiazdy zasługują na nazwanie ich imieniem placu, tylko dlatego, żeby był festiwal. W związku z tym uważam, że plac się powinien nazywać imieniem człowieka, który wymyślił tę imprezę, mianowicie Jerzego Grygolunasa. Albo Jerzego Grylnasa i Mateusza Święcickiego. W ogóle powinni mieć nareszcie jakiś pomnik pod amfiteatrem. I takie jest moje zdanie. No bo inne gwiazdy, te, które znajdują się na tej liście, między innymi Kora, to one już są upamiętnione w mieście, prawda? Mają swoją aleję. No tego to ja nie wiem, akurat jakoś umknęło mi to, ale uważam, że jedynym słusznym wyjściem jest nazwanie. I to rozwiązuje sprawę gwiazd, bo jedna powie, dlaczego nie moje, dlaczego nie ten. Natomiast rozwiązuje sprawę, a poza tym będzie nareszcie oddaniem hołdu panu, dzięki któremu Opole pławi się w blasku festiwalu od 60 lat. I każdy, kto wysiada z pociągu, wchodzi na plac i wie, kto stworzył festiwal. Bardzo dziękuję. Zobaczymy, jaki będzie ten jubileuszowy festiwal, co nam po nim pozostanie, jakie będą komentarze, ale to wszystko jeszcze przed nami. Gościem Rozmowy przy oknie był Edward Spyrka, opolanin, kompozytor, pianista, juror wielu, wielu opolskich festiwali. Bardzo dziękuję, Edwardzie. Również dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.